No to jeszcze parę aut z górnej półki. Jakiś Bentley. Żółty Bentley z czerwonymi zaciskami hamulców. Nie wiem, jakoś mi to nie pasuje. Jakoś mi żółty kolor do Bentleya nie pasuje. Nawet jeżeli jest to wersja sportowa, wyczynowa. Tutaj jakiś Bentley, czterodrzwiowa limuzyna. Tutaj kabriolet, no w takich konserwatywnych kolorach to bardziej. A tutaj mamy samochody, no Range Rover, Maserati Quattroporte, Aston Martin. Te samochody sprzedaje dealer, u którego Grażynka BMW kupiła. To jest Southern Cars, jakoś tam, nie, Maserati Charlotte Datka. Ale patrzcie, to jest tradycyjny grill w Astonie Martinie, a tutaj jakiś zrobili w tym Rapid. Nie wiem, Audi chcą zrobić tego Astona Martina. Nie podoba mi się ta ewolucja tej maski. Teraz Ford wygląda jak Aston Martin, a Aston Martin wygląda jak Audi. Aczkolwiek Rapid. 220 tysięcy dolarów. No jest to chyba najpiękniejszy czterodrzwiowy samochód na świecie, moim zdaniem. Tutaj mamy jakieś wyjątkowe auta, bo są zasłonięte barierką, do tych nie wolno podchodzić. Co to jest? Vanquish i Ferrari FF, cały czarny, Foreign Cars Italia, to jest właśnie ta firma, w której kupiliśmy nasze BMW, no, pewnie ktoś zamienił za coś lepszego. Jako rodzinny samochód czteroosobowy mógłby być. Cena 343 tysiące dolarów. A dla tych, co nie mają tyle pieniędzy, to pozostaje taki Quattroporte. Niedrogi, przystępny. Prawdę mówiąc, nie wiem, ile on kosztuje, no ale... Ale na pewno mniej. Natomiast tu widzę jakąś inną wersję. Widzicie, zgłupiałem. Zaczekajcie. To, co tutaj mamy, to jest Maserati V6 silnikiem za jedyne 75 tysięcy. Wow. Taniocha. To jest ten Maserati Ghibli. Maserati Ghibli, czyli konkurent BMW 5. Nie każdy Maserati jest Quattroporte w takim razie. To jest Quattroporte. Quattroporte kosztuje troszkę więcej, no bo to już jest większe auto. 113 tysięcy dolarów. A ten Ghibli... No fajnie wygląda. W końcu to Maserati, firma z tradycjami, stulecie obchodzi teraz. No i skoro mówimy o pięknych samochodach, to ja tu gdzieś Jaguary widziałem. Czy Jaguary? Volvo sobie darujemy. Volvo, ja wiem, że wiele ludzi bardzo lubi tą markę, ale ja za nią nie przepadam.
Natomiast Jaguar, no to w ostatnich latach robi naprawdę doskonałe samochody. Problemy z jakością się im skończyły. Czytałem niedawno zestawienie właśnie samochodów. Jakaś niemiecka firma, która bada jakość aut. Bardzo wysoko Jaguary oceniają. Czy to nie jest ich subiektywna ocena, tylko to jest stwierdzenie faktów. No a wyglądają tak, jak wyglądają. No chyba nic nie wygląda. Aston Martin i Jaguar to są najpiękniejsze auta chyba. No może jacyś Włosi, może niektóre Ferrari, ale nie jestem pewien, czy Jaguar nie jest piękniejszym autem albo Aston Martin. Wszystko skórą wykończone. Wszystko. Doskonałe materiały, Alcantara na kierownicy, deska rozdzielcza mięciutka, tutaj jakieś metalowe wykończenie, tytanowo-aluminiowe, nie wiem z czego. Ten ekranik według dzisiejszych standardów niewielki. Lewarka w ogóle nie ma, nie wiem czym się zmienia, tutaj guziki się naciska. I tak się zmienia biegi. Start, stop, guzik. Smart key not found. No nie mam kluczyka. No niestety nie mam kluczyka. Nie możemy pojechać. Możemy tylko zapaćkać te luksusowe wykończenie. Ale no też się czuję dobrze w Jaguar. Tu jest też... Nie w tym aucie może, ale jest gdzieś tutaj guzik, jeden z przycisków, który powoduje, że jeden z tłumików jest opuszczany przy wydechu i samochód głośniej pracuje. Także Jaguar zrobił przeciwieństwo tego, co inni robią, BMW na przykład. BMW zaczął puszczać dźwięk z głośników samochodu. I to nie w każdym aucie jest dźwięk tego samochodu, którym jedziemy. Czasami jest po prostu nagrany jakiś dźwięk i skoordynowany. No taki gadżet, jaki ja wam pokazywałem na jednym z filmów, tylko oczywiście lepszej jakości. Natomiast w Jaguarze można słuchać własnego wydechu samochodu i to głośno. No nie w takiej wersji cywilizowanej, ale w tej wersji, nie wiem jak on się nazywa, R, model R, Jaguar ma te wersje takie luksusowe. Tutaj ktoś nagrywa, to nie chcę im przeszkadzać. Tu jest taka wersja R-ka. Tu jest wersja R-ka. I właśnie ten ma chyba ten F-Type R. Klameczka. Ten ma ten loud. Guzik głośny, zaraz gdzie go tutaj zobaczymy. O, tu te okularki widzicie? Wygląda jak okulary przeciwsłoneczne, no ale to jest końcówka rury wydechowej. I jak się ten guzik naciśnie, to samochód zaczyna mieć głośny wydech. Po prostu spaliny nie idą przez tłumik, tylko bokiem i można słuchać własnego samochodu, a nie głupiego nagrania, jak to BMW robi. Także za to Jaguar ma u mnie duży, duży plus. Tutaj mamy Forda, no i nowy Mustang. Też to chcieliśmy zobaczyć, jak nowy Mustang wygląda. Bo wiecie, że ja Mustangi zawsze lubię. No jest podobny do starego Mustanga, a jednak wszystko wygląda dużo lepiej. Jest jakby był owinięty. Jakby się całe to nadwozie skurczyło trochę, no nie wiem jak to opowiedzieć. W każdym razie ładnie wygląda, podoba mi się kształt. Cena 32-33 tysiące dolarów się zaczyna, ale
dobrze wyposażony 45 może kosztować, jeżeli się opcje weźmie, wszystkie zwiększają, lepsze hamulce, lepsze opony, no to cena idzie w górę. Deska rozdzielcza, ładna, materiały porządne, no tu w środku trochę twardych plastików, ale tutaj jakieś, ja nie wiem co to jest, pewnie też plastik. No nie jest to luksusowe auto, ale raz, że można go mieć z sześciobiegową skrzynią biegu. A poza tym w tym aucie to nie chodzi przecież o takie głupoty jak to, czy ma materiały miękkie na desce rozdzielczej. Tu o zupełnie o co innego chodzi. Chodzi o to, że ma zabezpieczenie, żeby wstecznego nie wsadzić, trzeba pierścień pociągnąć. Coś, czego mi na początku, teraz się przyzwyczaiłem, ale na początku w BMW zdarzyło mi się raz, że na światła chciałem szybko ruszyć. Wrzuciłem jedynkę i auto do tyłu chciało jechać. No, na szczęście się zatrzymałem, zanim wjechałem w kogoś z tyłu, no ale jest to pewne niebezpieczeństwo. Silnik się też już guzikiem, już prawie wszyscy mają zapalanie aut na guzik. Tu jakieś jeszcze zegary w środku fajne, na przykład ciśnienie oleju i jakieś podciśnienie, nie wiem to do czego on może mieć podciśnienie? Może to jakaś wersja z silnikiem, no ale myślałem, że to jest 5-litrowy silnik wolnossący. A może się mylę. 5-litrowy, tak. Nie wiem od czego to podciśnienie, no ale wygląda pięknie. A tu kabriolecik na displayu. Też w wersji 5-litrowej. Chevrolety dla pospólstwa nas nie interesują. Zobaczymy, czy tu jest jakiś Chevrolet, który nas mógłby zainteresować. Co tam jest? Aha, Rausch się wystawia, ale tu jest Chevrolet, który by mnie mógł zainteresować. Chevrolet SS. To jest wiecie co to jest, Holden australijski z silnikiem Corvette, $45,000, a ma silnik 6,2 litra, nie wiem ile on ma koni, 400 ileś, nie wiem czemu tu nie podają mocy, w każdym razie jest samochodem wartym marzeń, o tak bym to powiedział. Najpierw była wersja policyjna tego auta tylko, a teraz jest wersja cywilna. Napęd na tylne koła. A w środku, no, wszystkie te auta takie rokokowe są udziwnione, natomiast ten... Aha, nie, automat. On chyba jest też z manualną skrzynią, choć nie jestem pewien. Ale tu jest z automatem, mimo że lewarek wygląda jakby to był manual. Skóra. Alcantara na drzwiach. No i cena stosunkowo nieduża. Ale się telepie się tak dosyć tanio, że tak powiem. A tutaj mamy korwetkę Camaro RS. Tam dalej mamy jeszcze lepszą wersję Camaro. Takie Camaro RS kosztuje
33 tysiące, 35 tysięcy dolarów. Ale RS jest chyba sześciocylindrowy. Exterior mechanical, silnik 3,5 litra, 6 cylindrów. Natomiast to jest wersja dużo lepsza. To jest wersja wariacka, naprawdę. 75 tysięcy dolarów, Z28, a no wygooglujcie sami czasy, jakie Z28 osiąga na torze. Jest to torowy samochód, jest to samochód, który się nie boi nikogo, włącznie z Nissanem GT-R, z Porsche 911, no po prostu jest to samochód stworzony do jazdy na torze. Opony, które ma 305x30 ZR19, ale to jest bieżnik, który jest co prawda legalny na ulicy, no ale to są Pirelli, jak one się nazywają, no nie wiem, jakieś, czekajcie, może z przodu będzie można przeczytać Pirelli P0 coś tam. No w każdym razie są to wyczynowe opony, wiele się na nich nie pojeździ, na krawężnik się tym autem nie wyjedzie, on nie jest obniżany dla show, tylko on jest taki właśnie, to jest po prostu samochód na tor. Ja sobie wsiądę sobie do korwetki. W korwecie zawsze było trudno wsiadać i trudno wysiadać, bo wpada się jak do dziury, ale już jest lepiej niż w tych starych. No, mało powietrza w oponie chyba. Tylko zawsze wadą korwety były marne materiały wykończeniowe. Natomiast w tej się chyba zdecydowanie poprawiło. No może nie jest aż tak luksusowo jak Ferrari. Ciągle tutaj mamy jakieś twarde plastiki, ale to już jest miękki plastik, miękka wykładnia. Nie za miękka, no nie przesadzajmy z tą miękkością. Alcantara na drzwiach. No. Nie przeszkadzałoby mnie, ale wiem, jak wiele ludzi zwraca uwagę na to, jakie są materiały wykończone. Natomiast dla mnie w aucie jest zupełnie co innego istotne. Sam kokpit bardzo fajny. Bardzo to tak jest przytulnie i jakby był na miarę dla mnie uszyty. No i sama deska rozdzielcza. Totalna elektronika, to znaczy po prostu tu już nie ma żadnych zegarów, się wszystko wyświetla. Nie wiem, czy te szczałki, no nie, te szczałki z boku może są prawdziwe jeszcze, ale na środku jest wyświetlacz. Także trochę jest analogowych zegarów, prędkościomierz wyskalowany do 200 mil na godzinę. Pewnie tło można wyświetlić inne, na kilometry na godzinę się zmienia w ustawieniach na pewno. Obrotomierz na środku. No i taka korwetka, ile kosztuje? Pytacie, czekajcie, bo ja nie mogę wyjść z tego auta. Jak tu się te drzwi otwiera teraz? Jak tu nie ma klamki żadnej? Chyba już tu zostanę na zawsze. A, guzik. Ten guzik się naciska i się drzwi otwierają. A co się robi, jak nam akumulator siądzie? No to się siedzi w tym aucie do tej śmierci. Jaka ona ta śmierć jest na U? Taka korweta, proszę Państwa, kosztuje 68 tysięcy dolarów. 68 tysięcy dolarów, czyli około 200 tysięcy złotych.